Hej, a więc tak, część drugi czas zacząć, ale tak, zmontowałem te wszystkie trzy ceweczki, przerzuciłem po dwa, odwinąłem po dwa zwoje z każdej, także czas zacząć, zapraszam na czołóweczkę i za chwileczkę montaż z powrotem, nowe pasty silikonowe, ale to jedziemy. Dobra, słuchajcie, jest na tej zasadzie, że teraz będę podpinał. Tutaj mamy jeszcze napięcie, prawdopodobnie trzeba będzie zrobić stabilizator LM317 do stabilizacji biasu. Ale zaraz się, zobaczymy, się okaże, czy ona już nie ma wbudowanej tutaj wbudowanego po prostu już regulatora. Podłączymy masę, podłączymy generatorek. To jest zwykły transmitter samochodowy. Nic poza tym. Tylko masę muszę się wpiąć gdzieś tutaj pod masę z brzegu płytki. Ok. Tu mamy plus, wyjście. Bias podłączyłem bezpośrednio. Tam jest rezystor. Dlatego mówię, że może będzie. Nic nie będzie potrzeba, żadnych stabilizacji. Podłączmy sobie sygnał. I teraz tak, podłączymy sobie do niej wstępnie zasilanie 0,5 A tylko i będziemy regulować napięcie od 10 V do 15 maksymalnie. Czyli ustawiamy sobie na początek 10 V, 0,5 A, ogranicznik prądowy, żeby nie przedobrzyć, bo nie mam sztucznego podłączonego, nie? Sztucznej ziemi. Ok. Teraz tak, druga taka sama końcówka. O, i plus mamy z tej strony, dobra, minus mamy z tej strony. Zobaczymy, czy odpali w ogóle się transmitter. O. Odpalił się. Tylko, że tutaj mi to zrobi zwarcie, moment. Odpalił się transmitterek. Transmitterek, co on tutaj pracuje, o, zaczyna świrować. A ja wiem, dlaczego zaczyna świrować, słuchajcie. Bo tu już idzie niezła moc. 12 V. Jeszcze na razie zimne mamy. Dobra. I teraz tak, podłączymy sobie sztuczne odciążenie, oscyloskop i będziemy sprawdzać. Także moment, działa. Słuchajcie,
przebieg z generatora, tutaj już macie napięcie w voltach, widać wzrosło, no 90 MHz, no bo na 80, nie no, chwilę jak mam ustawione, nie wiem. I teraz tak, mamy prawie 1 V w RMS-ie, słuchajcie, za wyjściem dopasowującym, czyli za tym pierwszym tranzystorkiem. I teraz tak, to jest dopasowanie i zobaczcie, wkładam śrubokręt, śrubokręcik, nie mamy nic na oscyloskopie, nic nie rośnie, nie? A teraz na driverze MRF-ie rośnie. Czyli musimy jeszcze jeden zwój podwinąć z tej cewki albo wkręcać rdzeń, aż dojdziemy do 4 W mocy. Na tym punkcie pomiarowym, ten, co tutaj mam teraz oscyloskop zapięty za wyjściem tranzystora MRF. Równie dobrze można zrobić to sądu, że z voltomierzem nie trzeba praktycznie, no znaczy na oscyloskopie przynajmniej widzę, że ten przebieg stroje, a nie, i dlatego nie potrzebuję wobulatora, żeby to zestroić. Generator już jest z wyjścia, on sobie tutaj teraz leci, idzie, liczy, znaczy on coś leci z pendrive'a. No i co? I częstotliwościomierz i oscyloskop. Na oscyloskopie ładniej to widać, no jak nie miałem tego oscyloskopu z pomiarem napięcia, bo tu można jeszcze w piku zobaczyć od razu, o, w piku mamy 2,79 V, a zobaczymy jak włożę rdzeń. Włożę rdzeń 1,44, 2,70 w piku, tak, a teraz 3. Czyli jednym słowem tą cewkę jeszcze musimy jeszcze raz uciągać i jeszcze jeden zwój odwijać. Dobra, to jedziemy. Znowu z robotką. We'll be right back.
Dobra, słuchajcie, jest na tej zasadzie, że pierwszy stopień został zestrojony tylko mosiężnym tutaj rdzeniem. Ja ten rdzeń potem jeszcze skrócę. Zobaczcie, nie ma co przekraczać. Tutaj macie na dole napięcie w piku, napięcie w RMS-ie. 1,550 wyjście już na tą końcówkę, czyli na 25-watową końcówkę. Napięcie w piku 4,5 V, a ten tranzystor ma 5 V na bazie. Sterowanie tego tranzystora, także tutaj nie ma co przesterowywać, bo jak zaczniemy przesterowywać, to się zrobi nam potem harmoniczne i nie wiemy co stroić. Jeszcze może na koniec parę komentarzy sobie przeczytamy, ale to już za dosłownie u mnie sekunda, a znaczy u mnie kilka minut, tylko sobie je przygotuję, a dla was przy filmie sekunda. Także tak, cyk. Słuchajcie, pod zeszłym odcinkiem się wysypało, że tak powiem. Już nawet na temat elektrody to nic nie będę się wypowiadał, bo na temat elektrody nie ma sensu się wypowiadać, ale tutaj jest kilka takich fajowych komentarzy, także bardzo dzięki za, że tak powiem, za umoralnianie. Zobaczcie, bez sprzętu pomiarowego przy urządzeniach nadawczych to można co najmniej kupę dobrze zrobić. Nie musi być sprzęt TK za dziesiątki tysięcy dolarów. Wystarczy ruski miliwoltomierz z sondą WC i generator. No z tym się zgodzę. Zawsze tak stroniłem. Zawsze był generator, zawsze był pomiar napięcia. Ale coś musi być tobie jednak najłatwiej nadrobiać brak wiedzy obrażaniem kogoś. Że ja obrażam kogoś? Nie, ja nie obrażam kogoś, ja po prostu odpowiadam chamstwem na chamstwo. Odpalenie nadajnika i kręcenie na pałę wszystkimi rdzeniami czy trymerami to objaw kompletnej ignorancji technicznej. No, do tego zdania to się muszę podzielić z tobą, że masz rację. I nic nie zmieni mojego zdania. Mojego też nie zamierzam zmieniać. Zestrojony na pałę nadajnik może wydawać się tobie gites, ale zaśmiecasz pasmo i utrudniasz życie innym. Oczywiście, jeśli źle zestrojony, to jak najbardziej. Ale to problem innych, a nie pana Janka. Widziałeś kiedyśkolwiek mój nadajnik, który by zaśmiecał pasmo? Bo jeśli masz taki nadajnik przeze mnie złożony, to z miłą chęcią odeślij to do Urtipu, niech to przemierzą. I przede wszystkim nagraj jakiś film z pomiarów. A już chwalenie się budową i użytkowaniem nadajnika pracującego w paśmie broadcastowym, to najłagodniej mówiąc brak instynktu samozachowawczego. Nie wiem, co tu ma broadcastowy nadajnik do instynktu samozachowawczego. Sorry, wybacz. Ale nie wiem, jak to skomentować.
Więcej pisać mi się nie chce. Całe szczęście. Się zapętliłbyś. Oj, tutaj jest jakiś problem, nie wulgarne. Czy to nie, to trzeba usunąć. Od razu mówię, że usuwam, patrzę, że są wulgarne. No i dobra, to by było jeden komentarz. Kiedyś nie było aparatury, o tutaj, żeby równowaga była, to przeczytam. Zbydeczek Bodek. Nie wiem, co to znaczy, ale to taki nick. Kiedyś nie było aparatury pomiarowej, tak wypasionej jak teraz. Ludzie budowali i naprawiali wszystko i działało, a teraz tylko komputer, analizator, bo się nie da. Głowa nie służy tylko do noszenia czapki. To jest dobre. I gapienia się w smartfony, wystarczy czasem pomyśleć, to nie boli. Pozdrawiam. Przede wszystkim pomyśleć trzeba. No dobra, tutaj odpisałem. No i co tu poza tym? No, poza tym to były komentarze, dwa takie spod ostatniego filmu. To by było na tyle. Ja pozdrawiam. W części trzeciej będę próbował zestroić stopień przedwzmacniacza, znaczy drivera i końcówkę mocy, tą 80-watową. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie mam na wyjściu pięknego sinusa, także mam nadzieję, że tego sinusa nie spieprzę dalej. I będę stroił na pałę, tak jak tutaj co niektórzy mówią. Bo oczywiście bez analizatora się nie da. Pozdrawiam. A witam w części drugiej z naszej końcóweczki, słuchajcie. Jest już jeszcze raz. Kochani, witam w drugiej części